Sprawa mieszkań socjalnych spędza sen z powiek nie tylko tej, ale i każdej poprzedniej ekipie ratusza. Dowiedzieliśmy się, że miasto ma w tym momencie kilka nowych lokali do oddania. Idziemy więc dowiedzieć się, komu te lokale należą się, kto je otrzyma oraz, co chyba jeszcze ważniejsze, czy lista osób oczekujących na mieszkania socjalne, zamknięta kilka lat temu, ma szansę wreszcie być znowu otwartą. Paulina Waszelewska, portal informacyjny Myłomża. Dziś gościmy u pani Mirosławy Kluczek, zastępcy prezydenta Łomży, zastępcy prezydenta do spraw socjalnych, oświatowych. Będziemy rozmawiać właśnie o sprawach socjalnych, czyli tym, o czym, jak przyznała sama pani prezydent, co spędza jej sen z powiek. Witam serdecznie. Dzień dobry państwu. Rzeczywiście w moim zakresie, w zakresie obowiązków, które wykonuję, są sprawy socjalne, są sprawy pomocy ludziom, którzy z jakiejś przyczyny znaleźli się w trudnych warunkach materialnych, pomocy choćby w formie mieszkań socjalnych. Jest to bardzo duży problem. Nie zdawałam sobie sprawy, kiedy jeszcze tu nie pracowałam, że aż tak duży, że aż tak dużo jest ludzi, którzy potrzebują tego typu pomocy. Nie zdawałam sobie sprawy, że przy tak ogromnych potrzebach miasta możliwości są niestety bardzo małe. To znaczy, ile w tym momencie osób, ile rodzin czeka na takie mieszkanie? Jak długa jest ta lista? Ostatnia lista mieszkań osób uprawnionych do mieszkania komunalnego była utworzona w 2008 roku. Wtedy na tę listę zakwalifikowała Społeczna Komisja 105 rodzin. Na dzień dzisiejszy jest to jeszcze 41 rodzin, które czekają. Poza listą jest na pewno ponad 500 rodzin. Nie potrafię powiedzieć dokładnie, ponieważ ta lista codziennie się zmienia. Każdego dnia, mogę powiedzieć, wpływa do mnie kolejnych kilka podań o mieszkanie, o które proszą mieszkańcy, bo znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Czyli generalnie oznacza to, że Łomżyniacy bardzo potrzebują takich mieszkań, że to jest ponad 100 rodzin rocznie, które chciałyby otrzymać mieszkania od miasta. Ja myślę, że to jest problem nie tylko Łomży, bo ostatnio rozmawiałam z moimi kolegami z innych województw, z innych miast. Ten problem jest w całej Polsce. To nie jest problem tylko Łomży. Ale u nas jest bardzo poważny, bardzo duży problem, no bo po prostu miasto nie ma takich mieszkań, w dodatku te, które ma, często wymagają remontu. Na remonty potrzebne są pieniądze i to jest takie błędne koło. Nie da się wyremontować wszystkich mieszkań, które dostajemy z odzysku często, bo z różnych przyczyn ludzie się wyprowadzają, bądź też lokator umiera. Wtedy to mieszkanie w kolejny naturalny sposób można przydzielić komuś innemu, oczywiście po remoncie. Jeśli nie ma w danym momencie pieniędzy na remont, trzeba czekać i dlatego mieszkańcy czekają. Z tego, co udało nam się dowiedzieć wcześniej, w ostatnim czasie miasto miało kilka kolejnych lokali do zaoferowania mieszkańcom czekającym właśnie na tej liście. Gdzie były to mieszkania i w jaki sposób zostały rozdzielone, tak? Kto je dostał? Więc tak, 8 mieszkań zostało w zasadzie stworzonych na nowo, zbudowanych w wyniku rewitalizacji budynku przy ulicy Senatorskiej i przy ulicy Rządowej. Jest to 8 mieszkań na poddaszach. Zostały, mogę powiedzieć, już przydzielone, choć jeszcze wszystkich wniosków nie podpisałam. Zebrałam w tym celu zespół ludzi po to, żeby zasięgnąć opinii, po to, żeby nie podejmować tej trudnej decyzji samej, choć de facto podpisuję ją ostatecznie sama. Natomiast chciałam zasięgnąć opinii ludzi, którzy zajmują się na co dzień problemami, a więc Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pani naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, pana, który prowadzi sprawy związane z rozdziałem mieszkań z Wydziału Spraw Społecznych. Siedziało nas tu kilka osób, to była wielogodzinna dyskusja i rozmowa. Analizowaliśmy listę, listę osób uprawnionych do mieszkań komunalnych, również tę z zamian tam, gdzie nadzór budowlany wskazuje na konieczność wyprowadzenia lokatora z mieszkania. Było to bardzo, bardzo trudne. Podjęliśmy w rezultacie, można powiedzieć, wybraliśmy osoby. Najczęściej są to osoby, które mają dzieci, małe dzieci, rodziny wielodzietne, jeśli chodzi oczywiście o większe mieszkania, bo w przypadku, gdy jest malutkie mieszkanie, nie pójdzie tam osoba z piątką czy z czwórką dzieci. Niemniej mam świadomość taką, że jakkolwiek
byśmy te mieszkania nie przydzielili, jakąkolwiek decyzję bym nie podjęła, to ileś osób będzie niezadowolonych. Zadowoleni będą ci, którzy mieszkania dostali, natomiast na pewno będą niezadowoleni ci, którzy uważali, że dostaną, bądź też, że powinni dostać, a w tym momencie no, nie zostali jeszcze na tej liście. Jest kilka mieszkań do remontów. Robimy wszystko, żeby pieniądze na ten cel się znalazły i żeby no, możliwie największa grupa rodzin te potrzeby mieszkaniowe miała zaspokojone. Czy w Pani ocenie, w porównaniu również z poprzednią ekipą, z poprzednim wiceprezydentem do tych samych spraw, w tym momencie polityka społeczna miasta działa nieco sprawniej, jest skuteczniejsza, potrzeby mieszkańców są lepiej zaspokajane? Ja myślę, że każda ekipa rządząca chce to robić jak najlepiej. Niemniej jest oceniać, czy poprzednicy robili to lepiej, czy my robimy to lepiej, przede wszystkim choćby dlatego, że my jesteśmy na starcie. Analizujemy te potrzeby, patrzymy na to, przeglądamy, zastanawiamy się, co możemy dalej. W tamtej kadencji oddany został blok komunalny. Jednorazowo mogło dostać mieszkania duża grupa ludzi, więc na pewno to był duży plus. Natomiast my w tej chwili zastanawiamy się, co będzie taniej, czy zbudowanie nowego bloku, czy może rewitalizacja naszych posiadanych budynków, adaptacja właśnie poddaszy na cele, bądź też podnoszenie dachów i budowa tam mieszkań, bo wtedy można przy okazji wyremontować cały budynek, co jest korzystniejsze z punktu widzenia pozostałych mieszkańców miasta również. Jesteśmy na etapie dyskutowania tak czy tak, na to potrzeba, gdyby chciano w ciągu roku postawić budynek, czy też dokonać rewitalizacji tych budynków, które mamy. To jest kwota rzędu 5-7 milionów potrzebna na to, czy na to, czy na to. I jesteśmy na etapie rozmawiania, dyskutowania, co nam się uda, bo budżet jest okrojony, budżet jest, nie da się rozciągnąć, co nam się uda, no i co będzie lepsze. Czyli pogłoski, które pojawiały się nie tylko teraz, ale właśnie jeszcze podczas rządów poprzedniej ekipy, że tak naprawdę musimy zapomnieć o nowym bloku budowanym na co najmniej kilkanaście lat, niekoniecznie okażą się prawdą, bo jeśli Państwo dojdziecie do wniosku, że jednak takie wyjście byłoby korzystniejsze, to taki blok może powstać. Nigdy nie można powiedzieć, że należy zapomnieć. Zawsze trzeba robić wszystko, żeby problem starać się rozwiązać. Nie umiem powiedzieć, czy ten blok da się postawić, czy nie, tak jak powiedziałam. Być może łatwiejsza będzie i bardziej korzystna z punktu widzenia pozostałych mieszkańców rewitalizacja posiadanych budynków i uzyskanie, bo to też jest możliwość uzyskania 30-35 mieszkań, gdyby się to udało. Oczywiście nie da się tego zrobić w ciągu roku, ale w ciągu dwóch lat, jeśli będą środki budżetowe, jeśli pieniądze na to pozwolą, bo w tym jest problem, w niczym innym. Zarówno dobra wola pana prezydenta jest w tym, jak i nasza i zależy nam bardzo, żeby ten problem rozwiązywać. Niemniej nie jest to proste. Z bardzo prostej przyczyny, choć w zasadzie nie prostej, skomplikowanej, jaką są pieniądze. Ale to jest problem pewnie wszędzie, w każdym budżecie, nie tylko miasta, ale domowym również, prawda? Pani prezydent, podczas jednej z sesji Rady Miasta jedna z radnych zapytała, czy byłaby taka możliwość, skoro miasto wystawiło budynek Głównego Urzędu Statystycznego na sprzedaż, tak, na ulicy Senatorskiej, czy może zamiast to sprzedawać, właśnie wyremontować tam, przyszykować mieszkania osobom potrzebującym? Czy to jest jakiś pomysł, jakaś nadzieja w tym? Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, nie ukrywam, natomiast każdy pomysł jest dobry, jest poddawany naszej rozwadze. Jeśli okazałoby się, że z jakichś przyczyn byłoby to lepsze, to pewnie byśmy to brali pod uwagę. Natomiast myślę, że jednak pójdziemy w nieco innym kierunku, ale to jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić. To powiedzmy jeszcze, ile w takim razie mieszkań takich, które trzeba będzie wyremontować, ale jednak należy do miasta? Jakie, iloma jeszcze lokalami miasto dysponuje? W tej chwili takich mieszkań, które są fizycznie odzyskane i można dokonać ich remontów, to jest 10-12 w tej chwili. Natomiast w każdym momencie te mieszkania kolejne mogą się pojawić. Na te 10-12 mieszkań to też jest kwota rzędu pewnie 90 tysięcy. Mogę nie mieć tych informacji takich 100%, ale to też jest dość duża kwota, bo nie można puścić ludzi do mieszkania niewyremontowanego. On musi mieć przynajmniej w miarę przyzwoite warunki. To jest odrębna sprawa, są mieszkania socjalne. One są w zupełnie innym stanie a też ich brakuje. A też ich brakuje, bo jest wiele osób, które dostały eksmisję i które należałoby zabrać, przenieść już w tym momencie. Mieszkają dalej często tam, gdzie mieszkają. Miasto musi płacić osobom, które domagały się tejże eksmisji, za to, że nie zabiera tych mieszkańców, no ale nie ma na to innego wyjścia. Jeszcze na koniec powiedzmy o tym, kto tak naprawdę jest uprawniony do otrzymania takiego mieszkania, kto ma na nie szansę.
do otrzymania mieszkania, lokalu mieszkalnego, są uprawnione osoby, które znalazły się z jakiejś przyczyny, tak jak mówiłam, w trudnej sytuacji materialnej. Są to osoby, które muszą minimum 5 lat mieszkać na terenie miasta, minimum 5 lat. Nie mają własnego mieszkania, to pierwsza sprawa. No i sytuacja jest taka, że nie ma możliwości, nie ma perspektyw na to, żeby same mogły w jakiś sposób sobie to mieszkanie zapewnić. Natomiast jeśli idzie o mieszkania socjalne, o których wspomniałam, to są najczęściej mieszkania, które otrzymują osoby po eksmisjach, bądź też z innej, bezdomność na przykład, inna, tam gdzie w grę wchodzi, można już powiedzieć, bardzo często nawet ubóstwo, taka trudna sytuacja. Tak jak mówiłam, do lokali mieszkalnych to jest to ta społeczna komisja, która kwalifikuje na tę ostateczną listę, natomiast socjalne lokale to już jest zupełnie inna sprawa, inna sytuacja. Ta lista, o której wspomniałam wcześniej, to też jest lista tworzona na podstawie ustawy o ochronie praw lokatorskich, o mieszkaniowych zasobach gminy, jak również w oparciu o uchwałę, którą podejmuje Rada Miasta. Taka uchwała ostatnio była podejmowana, jeśli dobrze pamiętam, w 2004 roku, nie była zmieniana. Być może trzeba będzie tam nanieść pewne poprawki, ale to są rzeczy takie bardzo, powiedziałabym, drobiazgi, które na nic specjalnie nie wpływają. Na nic istotnego, tak bym powiedziała. Są kosmetyczne raczej poprawki, tak bym powiedziała. Pani Prezydent, bardzo dziękujemy za przyjęcie, za gościnę u Pani w gabinecie. Chciałam mieć znacznie lepszy powód do zabierania głosu na forum i do rozmów. Bardzo bym chciała mieć takie informacje, które by zadowalały, satysfakcjonowały mieszkańców oczekujących na mieszkania. Niestety jest tak, jak jest. Ludzie, którzy do mnie przychodzą, bardzo często przychodzą tutaj do mnie matki, które płaczą, które mają problemy, które przychodzą z małymi dziećmi. No niestety najczęściej mogę im tylko powiedzieć, że nic im nie mogę obiecać, że muszą czekać, że jeśli się pojawi możliwość, to na pewno będę brała to pod uwagę, że będę ze szczególną starannością spoglądała na to wszystko. Na pewno nie czynię pustych obietnic, bo to nie ma najmniejszego sensu. Choć być może ludzie oczekują ode mnie tego, że przyjdę i ja im obiecam, że to załatwię. Nie mogę obiecać, bo po prostu nie mogę, bo nie mam takiej możliwości, żeby wiele problemów rozwiązać od ręki. To jest po prostu niemożliwe często. W takim razie ze swojej strony życzymy Pani, żeby ta lista bardzo szybko się wyczerpała, żeby te problemy dało się rozwiązać, żeby to nie były obietnice rzeczywiście bez pokrycia. Dziękuję bardzo. Przypomnę Państwu, że moim i Państwa gościem była Pani Mirosława Kluczek, zastępca prezydenta miasta Łomża.